Dzisiaj rozbiórka silnika przekładniowego Bafang w wersji pod hamulec rolkowy i przednie koło. On oryginalnie był zapleciony w koło 28 cali, ale dzięki kombinacji ze sposobem zaplotu wykorzystałem szprychy, które przyszły razem z tym kołem i jest wycentrowane. Dobra, odkręcam z jednej strony. Śruby i podkładki. Tutaj mamy 9-pinową wtyczkę Hewlett. Wkręty mamy dookoła i trzymamy tutaj. To trzeba będzie jakoś zablokować do odkręcenia. No i z dwoma śrubami mam problem. Udało mi się je obrobić. Tutaj praktycznie moment wytwarzałem kluczem, obracając w ten sposób, a wkrętach tylko przytrzymywałem. Tak czy inaczej te dwie śruby trzeba będzie rozkręcić. Tutaj mam wykrętach, który służy do wiercenia w lewo. Tutaj pełna nazwa modelu. Słuchaj, jak nie można tego podważyć, to trzeba walnąć i oś wypchnie. Tak powinno być w teorii. Dobra, walnięcie całością poskutkowało. Dobra, czyli tych czarnych śrubek nie trzeba odkręcać, żeby się dostać do sprzęgła. Tak czy inaczej tutaj
Mam zamiar wyczyścić stary smar, dać nowego. Natomiast samo sprzęgło znajduje się tutaj. W jedną stronę się kręci, w drugą powinno się zabierać koło. Ale czasami nie zabiera. Dobra, tu mamy taki pierścień. Próbowałem wyciągnąć tutaj całe sprzęgło, udało mi się tylko kawałek i to się przekasza. Także zdjąłem osłonki tutaj tych kulek. I teoretycznie nie widać, żeby tu cokolwiek się działo. To może to nie sprzęgło przepuszcza, albo trzeba się do tego przyzwyczaić i najwyżej wymienić cały silnik. No, ten drogi nie był. A że napcham tutaj smaru więcej i zobaczę różnicę. Zakładam z powrotem tam. Dobra, nie mogę złożyć silnika i próbuję dojść. Czemu? Postanowiłem go dalej rozebrać. Tu taka ciekawostka. Wykręciłem te 6 śrub i tu są dwa gwinty, które pomagają nam rozpołowić silnik. Czyli śrubki, dwie z tych wkręciłem tutaj. Dzięki temu to można rozpołowić. Dobra, problem był, żeby go rozpołowić, dlatego że tu mamy uzwojenia, wirnik stojan, jak zwał, tak zwał. No i tu. No, tu mamy magnesy i tu trzymały. Trochę je oczyszczę. Dobra, mamy całość skręconą, nasmarowaną. Więc dookoła tam taką pastę silikonową dla uszczelnienia.